Przedłużenie wyjdzie. Dawaj. I tutaj polegitymujemy. Robert! Już się wiecie. Pierwszy pójdziesz. No. Ja tu zastaw mogę się oddać do pani. A co z paskupem teraz jesteś? Jestem jednym z tutaj z rolników, którzy chcą zwrócić na siebie uwagę na problem rolnictwa, jaki nas ostatnio dotknął. No, przede wszystkim problem trzody chlewnej, gdzie mamy tuczniki dorośnięte, nie mamy co z nimi zrobić, nikt od nas nie chce kupić. No tą strefę zapowietrzona już teraz ogłoszona została niesłusznie, niezgodnie z prawem, bo powinna być zawężona od 3 do 10 km, a nie tyle powiatów. Co jest do dnia dzisiejszego. Nikt nie chce jej zmniejszyć, Komisja Europejska nie wyraziła zgody na to. No i my zostaliśmy zostawieni samym sobie, nie wiemy co dalej robić, tuczniki nam przerastają, codziennie dokładamy do produkcji tych tuczników, no i nie mamy żadnego odzewu od państwa, żadnej pomocy, żadnego wsparcia, żadnego skupu interwencyjnego tak zwanego, aczkolwiek skupu nie ma, ale miał być uruchomiony skup na agencyjne zasoby państwowe, nie został uruchomiony. Prawie 3 tygodnie mamy już ten problem, praktycznie no, 2 przypadki, gdzie zostały wykryte u dzika afrykański pomór świń. U żadnej świni niestety nikt nie stwierdził danego przypadku, bo pomimo to, że przeprowadzone były w Puławach ponad 2000 badań na dzikach, i nie stwierdzono żadnego wirusa, nikt nie skłonił się o zmniejszenie strefy buforowej, zapowietrzonej, przepraszam, teraz już. No i niestety no, nie mamy wyjścia. No, ja tutaj ze swojej strony, ze strony wszystkich protestujących chciałbym przede wszystkim przeprosić wszystkich użytkowników dróg i prosić o wyrozumiałość, bo po prostu my już nie mamy wyjścia. To jest nasze być albo nie być. Unia Europejska udostępniła nam fundusze, między innymi PROW, SAPAR, czy tam nawet Młody Rolnik i te gospodarstwa niskotowarowe. Rolnicy skorzystali, postawili budynki, chlewnie, pokupowali sprzęt, no a teraz nie będą mieli, i kredyty zaciągnęli oczywiście na rozwój gospodarstwa, żeby stać się konkurencyjnym z Zachodem, z Niemcami, czy też z rolnikami z Francji. A teraz niestety idzie do tego, że będziemy musieli pozamykać gospodarstwa. Tylko no co dalej? Co dalej z nami, z naszymi dziećmi, co my mamy robić? No, zero odzewu od państwa. Nie wiemy, co z tym robić. Dobrze, dzisiaj zajmujemy się protestem, dobrze? Jeżeli ma pan jakieś wątpliwości, zapraszam po proteście do gabinetu, możemy ten problem wyjaśnić. Dobrze, jest. Już pan minister tu był, obiecywał dla nas już złote góry, nie wiadomo co, tylko po prostu przedstawia, że jakieś pisma są wysyłane, to tutaj, to tam, a efektów żadnych nie ma. A po prostu mamy tucznik już w takiej wadze, że już należałoby się sprzedać, a cena jak na obecny stan, no to jest śmieszna, co oni oferują. I zakłady mięsne w ogóle teraz nie ma też żadnego zainteresowania na ten temat, żeby coś było. No to ta sytuacja już ona się... Koło miesiąca już, tak mi się wydaje, że jest, bo co było spotkanie, żeśmy byli w Zbuczynie i tutaj w Białej w Urzędzie Wojewódzkim i w ogóle żadnego odzewu nie ma. Tylko po prostu ciągle jest na temacie Ukraina i Ukraina. I oni, tylko wie pan, jeżeli tam występują, co tylko jakieś debaty na temat tylko Ukrainy, to wiadomo, że Ruski jest taki, że oni celowo, Putin wyraźnie powiedział, że Polska, Estonia i Litwa są w ogóle wykluczone. Embarga nawet nie ma. Dlaczego Niemcy, Francja czy Anglia, oni tak bardzo się nie angażują w tą politykę z Ukrainą? Tylko wiecznie Polacy mają problem swój w kraju, a oni w ogóle tym się nie interesują. Tylko jak przyjdą chyba wybory, to dopiero zaczną jakieś tam spotkania organizować. Bo jak póki co, to my z tego nic nie mamy, tylko tracimy. Ja wyjadę pierwszy, pojadę, wszyscy będą jechali za mną. Tutaj wiadomo, że musimy wyjechać, wyjdziemy na główną trasę, na dwójkę, zostawiamy odstęp ciągnik od ciągnika minimum 50 metrów. Jedziemy z prędkością 15 km na godzinę w stronę Międzyrzeca. W Międzyrzecu pierwszym wjazdem skręcamy, wjeżdżamy na CPN, zawracamy się i jedziemy z powrotem. Pojazdem każdy może poruszać się po jezdni, pod warunkiem, że będzie tych przepisów przestrzegał. W przypadku nieprzestrzegania przepisów będziemy konsekwentnie korzystać ze swoich narzędzi i przywoływać do przestrzegania porządku. Jeszcze raz podkreślam, że uczestniczycie w nielegalnym zgromadzeniu publicznym.
To, że drogą pojadą, to jest nielegalne? Każdy ma prawo wyrazić. No właśnie, każdy ma prawo jechać drogą. Zgłosić właściwemu organowi w odpowiednim terminie. Póki co, do dnia dzisiejszego, do godziny 9, takowej informacji nie uzyskałem. No nie ma żadnych działań. Coś tam mówią w mediach, że będzie skup. Żadnego skupu nie ma. Absolutnie protest jest uzasadniony. Są bardzo zdeterminowani rolnicy i absolutnie ich popieramy. No to jest kompromitacja rządu polskiego i ministerstwa. I być może 18 marca ma Unia spróbować zmniejszyć tą strefę, ale to jest naprawdę, naprawdę jesteśmy na kolanach w Unii Europejskiej i tego bardzo żałujemy. No ja na przykład u siebie licząc do każdej sztuki teraz muszę dołożyć 200 zł, do każdej jednej wyprodukowanej sztuki. Na dzień dzisiejszy mam ponad 600 sztuk do sprzedania, które są już poprzerastane w wadze średniej 150 kg i nie wiem co dalej z tym będzie. Jest ciasno, ja na dzień dzisiejszy to jestem zgodnie z przepisami weterynaryjnymi, jestem przestępcą, bo nie utrzymuję zwierząt w dobrych warunkach. Także no bo jest ciasno, jest duże zagęszczenie i już niedługo zacznie się kanibalizm, zaczną się gryźć, bo wiadomo, nie? Są duże sztuki i nie wiem, co dalej z tym wszystkim będzie.